Ponad 7 tysięcy pątników liczyła w tym roku 33. Piesza Pielgrzymka Tarnowska, która we wtorek 25 sierpnia dotarła przed Jasnogórski Szczyt. Charakter tegorocznej pielgrzymki wyznaczyły Światowe Dni Młodzieży. W każdej grupie niesiona była kopia krzyża Światowych Dni Młodzieży w skali 1 do 2 oryginału, jak również tablice opisujące wszystkie dotychczasowe Światowe Dni Młodzieży. Tegoroczna pielgrzymka to przede wszystkim przygotowanie do przyszłorocznych Światowych Dni Młodzieży, które będziemy przeżywać w Krakowie pod przewodnictwem papieża Franciszka. Dlatego pielgrzymujemy, przeżywając historię wszystkich dni Światowych Dni Młodzieży od Rzymu w 1986 roku aż do tych dni, które będą przed nami. Można powiedzieć, że my wnosimy całą historię tych Światowych Dni Młodzieży po to, aby na nowo przeżyć ten czas, choćby i te piękne, niezapomniane dni, które przeżywaliśmy tutaj na Jasnej Górze. Ja wtedy byłem już przyjęty do seminarium po maturze w 1991 roku, kiedy już dzisiaj święty Jan Paweł II gromadził się młodzieżą całego świata, szczególnie z tego bloku wschodniego. I myślę, że to jest bardzo piękna sprawa, kiedy młodzi ludzie spotykają się, ale przede wszystkim modlić się, radować, aby być blisko siebie, bo przecież tam, gdzie wielu zgromadzonych jest w imię Chrystusa, tam On jest pośród nas. I to przede wszystkim nam towarzyszy, ta świadomość, abyśmy przez to byli blisko siebie, abyśmy zauważali swoje potrzeby, swoje wzajemne sprawy, abyśmy sobie pomagali. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie, na zielonych niwach mnie pasie. Prowadzi mnie żywą wodą, mnie boli tak, że już nie pragnę. W Tarnowskiej Pielgrzymce jestem po raz czwarty. Wcześniej chodziłam na Śląską też kilka razy, ale uważam, że ta była najlepsza. Może dlatego, że się sama zaangażowałam i też ten temat Światowych Dni Młodzieży jest dla mnie bardzo ważny, bo jestem animatorką u siebie w parafii. I myślę, że właśnie te wszystkie intencje, to, że mogłam brać czynny udział, sprawiło, że ona była wyjątkowa i jakaś niezwykła. W 25 grupach pielgrzymki tarnowskiej posługiwało prawie 180 kapłanów, 87 kleryków, 13 diakonów i 40 sióstr zakonnych. Pielgrzymi w czasie 9 dni pokonali ponad 230 kilometrów. Najmłodszy pielgrzym miał 5 miesięcy, a najstarszy 84 lata. Na Jasnej Górze pieszych pątników witał pasterz diecezji, biskup Andrzej Jerz. Czuję się, że to jest część mojego duchowego organizmu, to jest moja diecezja. Dlatego jestem w tych ważnych wydarzeniach dla diecezji, dla poszczególnych diecezjan. Cieszę się, że mogę uczestniczyć w różnych wymiarach tej pielgrzymki, która jest dla mnie takim symbolem wędrówki ludu Bożego, także mojej diecezji. Z tajemnicy Trójcy Świętej do tajemnicy Trójcy Świętej w domu Ojca. Pan Syna Gwiazd ma za wszelki duch, Syn znowu żyje wstał, Panem jest Jezus, mówi na znów, niech to widzi świat, błogosławie. Miłosierdzia nastąpią, błogosławieni.
wysiłek, modlitwa, miłość braterska, siostrzana, to co dzieje się na modlitwie, ten dynamizm relacji międzyludzkich wpisany w relacje z Bogiem, z Matką Najświętszą, później owocuje duchowo w życiu poszczególnych osób, pielgrzymów, ale także ich rodzin, całego Kościoła powszechnego i świata. Głęboko w to wierzę, że w ten sposób zmieniają oblicze tej ziemi. Wojciech Lek, Antoni Jutowski, Stanisław Majczak, Michał Dobrówka, Sebastian Mugęca, Piotr Wydo, różnie.